Jutro wielki dzień. Wyruszamy w końcu z Veracruz. A ja siedzę nad mapą i próbuję ustalić jakąkolwiek trasę, która będzie początkiem naszego wyjazdu, takiego właściwego z Meksyku. No i nie mogę nic ustalić. Sprzecznych mnóstwo informacji. Większość straszy wszystkich turystów, którzy przyjeżdżają do Meksyku, kontrolami, oszustwami na stacjach, zawyżaniem rachunków na kartach i różnego rodzaju tego typu historiami. Nasze doświadczenie z wielu, wielu miesięcy poprzedniej podróży po Ameryce Południowej trochę jakby osłabło w tym kontekście, że nie jesteśmy w stanie podjąć optymalnej decyzji, czy spać na dziko, czy nie. O tym głównym elemencie takiego szwędania się po dzikich bezdrożach tego rejonu. Nie wiem, być może okaże się, że będziemy spali na kempingach i w hotelach, że ulegniemy tej presji, to się okaże dopiero jutro. Na razie ułożyliśmy plan na pierwszy dzień wyjazdu. Ruszamy z Veracruz niezbyt wczesnym porankiem po śniadanku i będziemy przemieszczać się w kierunku Monterey. Chyba, że znowu pomyliłem nazwę miejscowości. No ale 280 km na pierwszy strzał powinno przejść gładko i zmienimy troszeczkę też klimat. Mam nadzieję, że zmienimy. Wszyscy mówią, że tam jest chłodniej i na to liczymy. Że będzie w końcu chłodniej, nie będzie upałów. Ostatnie śniadanie w Veracruz. Dzisiaj ruszamy w dalszą drogę. Jemy ostatnie śniadanie, ostatnia jajecznica, ostatni w Veracruz sok. Tak wygląda nasza wspaniała knajpa, w której się śniadaniowaliśmy. Jedliśmy śniadanie. A tutaj nasz skarb stoi trochę zaparkowany nieprawidłowo, bo na takim żółtym krawężniku oznaczonym, więc trochę słabo, jeszcze przy samym prawie skrzyżowaniu, ale nie jest najgorzej. Ruszamy, zaraz ruszamy, zaraz ruszamy. Że szybciej pojedziemy? Damy po garach Defenderowi. Hurra, jedziemy. Ktoś ostatnio mnie pytał, czy my mamy klimę w samochodzie. Tak, moja klima jest tutaj jedna, tu taka, tu nawiewa, a druga jest tu. Tu nawiewa, o, mocno, hurra. Także taki nawiew mam. Tam mam jeszcze dwa dodatkowe nawiewy u góry, a tam burdel z tyłu, bo wiadomo. Robimy pierwsze tankowanie na stacji. Trzeba uważać, bo były ponoć różne próby naciągania dystrybutory. W sensie mogło zwiększać kwotę jakoś tak samoistnie. No ale to była tylko taka pojedyncze jakieś przypadki. Na razie zaobserwujemy, że tutaj fajnie wszystko leci bez żadnych problemów. Także lejemy pierwszy raz do pełna w Meksyku. W Meksyku nazywa się to caseta de cobro, czyli właśnie taka puszka, skrzynka, oficyna, taki budka, gdzie się pobiera opłaty. I 120 już zapłaciliśmy. Ruszamy dalej, autostrada.
takim trybem życia, to po prostu piękne, że wreszcie możesz sobie zrobić kawę taką z kafeterki na łonie. Jesteśmy w połowie drogi, troszkę więcej niż połowie drogi, między Veracruz a Pueblą. Wspięliśmy się już chyba na najwyższy punkt tych gór, które rozdzielają nas, te miasta oba rozdzielają. Planujemy dojechać dzisiaj do Puebli wieczorem, rozejrzeć się i znaleźć bezpieczne schronienie. Będzie to nasz pierwszy dzień w całości spędzony w drodze. Jesteśmy w Puebla, jedno z najstarszych miast meksykańskich. Pierwsze co nas urzekło to katedra. Katedra powstała w 1664 roku i naprawdę robi bardzo duże wrażenie. Jest imponująca, bardzo dobrze zachowana. Ogólnie całe miasto jest bardzo dobrze zachowane. Nie to co Veracruz, że jest dużo takich budynków niewyremontowanych. A tutaj naprawdę miasto jest utrzymane, przynajmniej stare miasto jest utrzymane w bardzo dobrym kształcie i fasonie. Niestety to jest nasz ostatni dzień w Puebli, pierwszy i ostatni był. Zostaliśmy tutaj tylko na jedną noc, ale miasteczko, czy raczej miasto, bo to duże miasto, warte jest zobaczenia, warte jest odwiedzenia, chcielibyśmy tu wrócić. Nie zobaczyliśmy tutaj wielu różnych fajnych, ciekawych, interesujących miejsc. Wierzę, że tu wrócimy, bo naprawdę jest tutaj przeuroczo, jest niesamowicie i jest dużo ciekawych miejsc, które warto odwiedzić, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o kulturze Meksyku. Droga do parku Popoista nie jest jakoś specjalnie odległa z Puebli, ale cały czas się wznosi i z Puebli, która leży na 2000 metrów, musimy się wznieść, czy wjechać na prawie 3700, bo tam jest podobno najwyższy punkt. Zrobiliśmy zakupy przed dojazdem pomiędzy wulkany do Parku Narodowego na 3700. Do Parku Narodowego na 3700 metrów, ale znaleźliśmy też taki mały barek, gdzie zrobią nam jajka, więc na razie nie będziemy wyciągać całej machinerii i będziemy na jedzenie ruszać w trasę. I tak jedziemy sobie i ja mówię, nie, no to nie, że on tam wybucha. Krzysiek, tak, on tam pokazuje takie dymy. Ja mówię, nie. I raptem w pewnym momencie, wow, on po prostu puścił tą smugę dymu, niesamowite. Także gdzie są najbardziej aktywne wulkany? W Meksyku. On dymi dalej, zobacz. Wraz ze wzrostem wysokości zmienia się od razu krajobraz. No i to, co najbardziej nas cieszy, droga się zmieniła. Droga jest już wyraźnie ofowa, chociaż nie jakaś ekstremalnie ofowa. Dlatego będziemy pomalutko się wspinać, obserwując dookoła zmieniającą się przyrodę. A po drugie, z bardzo dużą uwagą patrzymy na wulkan, bo on już trzeci raz wybuchł w ciągu tej godziny naszego dojazdu. Więc jest szansa, że będzie bardziej spektakularny. Mozolnie, metr za metrem,
kończymy wspinaczkę. Piękna przyroda, bo jest akurat wiosna, trafiliśmy na super czas. Wszystkie drzewa, nawet te iglaste, zaczynają puszczać nowe pędy. I jest fajnie i ciepło w miarę, pomimo że jesteśmy już prawie na 3600. Zatem wjechaliśmy na najwyższą przełęcz Parku Narodowego. I tu bardzo trudne nazwy. Itzakiciuatl i Popocatépetl. Kuźwa, jeszcze potrzebuję dużo. A tutaj nasz wulkan, który widzieliście, puścił dymka. Jest wspaniale, jesteśmy na 3700 i powiem wam szczerze, że no łatwo nie jest bez aklimatyzacji tak sobie wjechać, ale jest ładnie. Dużo ludzi, bo jesteśmy na punkcie widokowym, na przełęczy, ale czuję się, troszkę się słabiej oddycha, ale też no, w głowie tak huczy, no jednak kurczę, na 3000 powinien się człowiek zatrzymać, a nie, że wjeżdża tak po prostu do góry. No dobrze, Defenderek sobie stoi, ludziska sobie robią fotki, wszystko bardzo fajnie, a tam drugi wulkan jest, także dwa wulkany między sobą. Krzysztof teraz robi bardzo ważną rzecz, mianowicie ustala miejsce na spokojne redagowanie, napisanie, tworzenie trzeciej książki. Ważny moment. Po zjeździe z wulkanów na bardziej przyjazne wysokości szukamy jakiejś przyjaznej miejscówki na nocleg. Mamy jedną z Overlandera na stacji benzynowej, ale jest na tyle wcześnie, że rozejrzymy się po mieście, bo jest szansa na taki bardzo tani motel dla zakochanych. I będzie bezpieczny Defender z tyłu i my będziemy mogli mieć chwilę prywatności. Ja wiem, czy zobaczymy co dalej, wiesz? O Jezu, pięknie. No dobra, już postanowiłam. Zdecydowaliśmy się jednak na taką miejscówkę bardziej bezpieczną, a na dodatek ma super bezpieczne miejsce na nasz samochód. Jest to, można powiedzieć, hotel takiej miłości. Są kurtyny, za każdą z kurtyn jest umiejscowiony apartamencik, gdzie można się schować, zasłonić i nic nie widać z zewnątrz. Bonusem do całego tego anturażu jest widok, ten tam u góry, ten u dołu też, ale ten u góry też, widok na jeden z tych wulkanów, ten niższy po lewej, a tutaj bardziej spektakularny, ten, który właśnie wystrzelił rano, jest ten u góry tam, z chmurką taką białą, która się snuje wokół jego szczytu. Będziemy mieć chyba udaną noc. Wybuchnął znowu, kurczę. Buchnął. Jaki buchnął? Wybuchnął. A, wybuch. Chwila prywatności. Łono przyrody bardzo fajne, tylko trochę zanieczyszczone. Cały świat jest zanieczyszczony niestety. Plastikami, wszystkimi butelkami, ale udaje się czasem znaleźć fragmencik, żeby nie być przesypany całym tym śmieciem światowym. Co jest, Krzyśku? Aha. Tak emocjonalnie do filmu, to jest... Ciebie nie słychać, bo mikrofon jest do tyłu, tam ten znowu. Dobra, jedziemy, autostrada, hurra! To się troszkę odsuwaj, jak będziesz widzieć.